dziś mam dla was coś specjalnego. W budynku za mną znajduje się najmocniejszy komputer w Polsce i taki, który ma 55. miejsce na całym świecie. Znajdujemy się w Krakowie w Cyfronecie AGH i dzisiaj pokażę wam super komputer Helios. Opowiem wam, jak to działa, z jakich części się to składa, a także wejdziemy sobie na dach i pokażę wam, jak wygląda m.in. system chłodzenia. I taka zagadka dla was, jak myślicie, ile litrów kulantu jest potrzebne, żeby taki superkomputer schłodzić? Nie przeciągając dalej, lecimy. Tak w ogóle to trochę was okłamałem, bo w tym filmie pokażę wam nie jeden, a dwa superkomputery. Bo pokażę wam też Prometeusza, który jest starszy, ale dzięki temu zobaczycie, jak technologia się zmieniła na przestrzeni zaledwie kilku lat. Superkomputery, które dzisiaj wam pokażę, są w Polsce używane przede wszystkim przez naukowców. Liczone na nich są przeróżne rzeczy, od uczenia maszynowego, przez dynamikę płynów oraz inne zagadnienia związane z fizyką i biologią. Przyznam się szczerze, że ja wiele z tych rzeczy nie rozumiem, więc zamiast mówić o tym, czym ten komputer się zajmuje i co liczy, to postaram się wam pokazać, jak działa i jak jest zbudowany. Patrząc tak ogólnie, można by powiedzieć, że od taki superkomputer to tylko kilkanaście szaf z serwerami i to nic specjalnego. Jednak na całość takiego urządzenia składa się wiele więcej niż same serwery. Trzeba mieć odpowiednie zasilanie i jego podtrzymanie. Trzeba mieć ogromne chłodzenie czy mega szybkie miejsce do przechowywania danych oraz poświęcić mnóstwo czasu, żeby zoptymalizować system i biblioteki, tak żeby wszystko działało optymalnie. Jak mówiłem, dzisiaj znajdujemy się w Krakowie w Cyfronecie AGH i z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować firmie AMD za to, że skontaktowała mnie z Cyfronetem i umożliwiła mi pokazanie tego ciekawego sprzętu. Dla transparentności dodam, że materiał nie jest sponsorowany ani przez AMD, ani Cyfronet. Po prostu uznałem, że jest to ciekawe miejsce z jeszcze ciekawszym sprzętem, no i chciałem wam pokazać coś super. Także jeżeli tego typu filmy was interesują, to zostawcie łapkę w górę. Sam Cyfronet jako instytucja powstała jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku jako miejsce, które ma dysponować mocą obliczeniową dla naukowców. I tak naprawdę od tego czasu misja wiele się nie zmieniła, więc dla naukowców jest to bezpłatne, ale także Cyfronet odpłatnie świadczy usługi dla firm. No i słuchajcie, wchodzimy za moment na halę z Heliosem. Od razu uprzedzam, tam może być głośno, postaram się wyciąć szumy na tyle, na ile będzie to możliwe. Jedziemy. Jesteśmy już na hali. Mamy tutaj sekcję obliczeniową, ta, która jest taka najbardziej medialna, można powiedzieć. Mamy sekcję zasilającą, a także mamy całą sekcję dotyczącą storage'u. W pierwszej kolejności zacznijmy sobie od tej głównej sekcji obliczeniowej. Jeżeli ktoś z was widział jakieś materiały prasowe, to najprawdopodobniej widzieliście te szafy. To jest właśnie ta sekcja obliczeniowa, ta, w której dzieje się magia pod kątem samej surowej mocy obliczeniowej. Superkomputer ma specyficzną budowę. To nie jest tak, że wszystko jest upchane w jednym miejscu. Jak widzieliście, mamy to rozbite na sekcję obliczeniową, zasilania i sekcję z przechowywaniem danych. Zerknijmy sobie do tej sekcji obliczeniowej. Ta jedna taka pojedyncza szafa, która ma tutaj dwoje drzwi, jest szersza niż taka standardowa szafa rack 19 cali. W środku znajduje się tam cała jednostka komputerowa oraz poszczególne tak zwane blady, w których mamy faktyczne komponenty, takie jak procesor czy pamięci. Platforma, o którą oparty jest Helios, to HP Cray EX4000, przygotowana pod najnowocześniejsze superkomputery. Co zabawne, to z tej samej platformy korzysta obecnie najmocniejszy superkomputer na świecie. Na diagramie możecie zobaczyć, jak to wygląda przekrojowo. Mamy jednostkę chłodzenia, CDU, następnie jednostka obliczeniowa składa się z zasilania oraz blade'ów obliczeniowych i oczywiście systemu chłodzenia. Na tyle z kolei znajduje się odsprzętowanie sieciowe, które również jest chłodzone cieczą. Helios de facto jest rozbity na trzy partycje: CPU, GPU oraz INT, ale skupmy się najpierw na tych dwóch pierwszych. Upraszczając, to podobnie jak w tradycyjnym PC-cie, ciężko jest znaleźć algorytmy i zadania, które w pełni w tym samym czasie obciążają zarówno GPU, jak i CPU. Sensowniej jest to rozbić. Przykładowo ciężko na GPU przepisać zadania związane z bazami danych. Dodatkowo niektóre algorytmy są napisane w starych językach, takich jak COBOL czy FORTRAN, więc ich przepisanie może wymagać masy czasu. Sekcja GPU z
kolei świetnie nadaje się do uczenia maszynowego i przykładowo na Heliosie był trenowany m.in. model językowy Bielik, który za darmo możecie sobie przetestować, ale także dobrze sprawdza się do bardzo skomplikowanych symulacji cząsteczek. Partycja INT służy do pracy interaktywnej oraz pre- i post-processingu danych. To jest tak zwane CDU, czyli Cooling Distribution Unit o mocy 1,6 MW. Tutaj jest tak naprawdę całe serce, jeżeli chodzi o chłodzenie i to, jak dystrybuować kulant pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Ogólnie znajdują się tutaj dwie jednostki CDU na skraju, tu jest jedna, tam znajduje się kolejna, no i jest to zrobione po to, żeby zapewnić redundancję chłodzenia. I tutaj mamy otwarte serduszko obliczeniowe. Podejdźmy sobie do tego i pokażę wam, jak to wygląda. Mamy węże, które są odpowiedzialne za chłodzenie poszczególnych tych serwerów typu Blade. Jak kolor sugeruje, niebieskie mają chłodny kulant, czerwone mają kulant, który jest już przepracowany. W tym profilu jest właśnie doprowadzane i odprowadzane ciepło. Jak widzicie, to rozchodzi się potem na takie profile, które potem lecą już do poszczególnych blade'ów. Compute Blade to są te partycje, które są sekcjami CPU. Ona pracuje pod kontrolą procesorów AMD EPYC. W tej szafie, poza jednostkami typu Blade, które mają rączkę, jak sami widzicie, znajdują się także sekcje zasilające, które też są chłodzone cieczą. I część z was może się zastanawiać, dlaczego to jest zrobione na takiej zasadzie, że to się wsuwa i wysuwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu można znacznie zredukować ilość kabli. Każdy z blade'ów jest zasilany bezpośrednio przez slot, który jest na końcu, więc nie ma indywidualnego kabla zasilającego. Tak samo zresztą jest z podłączeniem do sieci. Nie ma tutaj kabelka żadnego ethernetowego, który wystaje, tylko wszystko jest łączone bezpośrednio do szyny, więc wsuwając takiego blade'a, on automatycznie ma podłączenie do sieci i ma zasilanie. Poprosimy teraz pana Rafała, który zajmuje się tą maszyną, żeby wyciągnął nam tego compute blade'a. On przyjedzie taką specjalną windą i cyk, łapiemy go tą windą. Teraz możemy sobie fajnie zerknąć, jak tam wyglądają te wszystkie konektory z tyłu. I jedziemy, słuchajcie, do stołu. I po wyciągnięciu tą specjalną windą takiego blade'a mamy tutaj stanowisko serwisowe, w którym technik może sobie zacząć diagnozować czy sprawdzać sprzęt. Partycja CPU składa się z procesorów AMD EPYC Genoa 9654. Są to 96-rdzeniowe, 192-wątkowe potwory bazujące na architekturze Zen 4. Każdy taki procesor ma 384 MB cache'u L3 i taktowanie do 3,7 GHz, wspiera PCI Express 5.0 i uwaga, obsługę aż 12 kanałów pamięci RAM. Żeby było zabawniej, to Helios posiada aż, uwaga, 796 procesorów, co daje nam jakieś 76 tysięcy rdzeń. No, coś totalnie nieosiągalnego w domowych warunkach. Swoją drogą, jestem ciekawy, czy zgadniecie cenę takiego jednego procesora. Jak coś, to link macie w opisie, ale nie spadnijcie z krzesła przy okazji. W tym jednym blade'zie mamy 4 nody, a na każdego noda przypada po 2 procesory. Słuchajcie, to jest totalnie niesamowite. W jednym takim blade'zie mamy 8 procesorów, co sumarycznie daje nam 768 rdzeni. Aż nie chce mi się myśleć nawet, jak ogromna jest to moc obliczeniowa. Z takich ogólnych informacji widać tutaj jasno, gdzie mamy chłodzenie procesora i jak dużo one zajmują. Te karty, które są nad niektórymi procesorami, to są karty sieciowe. Taka jedna karta sieciowa obsługuje 2 nody. Możecie to zobaczyć, że w tym miejscu również mamy kartę sieciową, która obsługuje 2 nody. A co to jest w takim razie? To jest taka specjalna karta zarządzająca, która koordynuje i pozwala na zarządzanie wszystkimi tymi nodami. Również bardzo ciekawe rozwiązanie, jak się przypatrzycie, to pamięci RAM, które znajdują się w tym serwerze, wszystkie też są chłodzone cieczą. Niesamowite. Możemy sobie też tutaj zerknąć w tym momencie na te wszystkie złącza, które są już bezpośrednio całej tej szafie. No przyznaję, fajny serwer. Nie mam zielonego pojęcia, do czego wykorzystałbym taką moc obliczeniową, ale no, taki jeden procesorek na taki serwer to by było fajnie, no. W tej szafie znajdują się inne blade'y. Blade'y, które nazywają się akcelerator. To są
te serwery, które są wyposażone w chipy od NVIDIA, Grace Coopery. Różnica wizualna nie jest specjalnie duża, mamy tutaj chyba tylko takie bardziej świecące rączki, to chyba, że niby takie bardziej premium ma być czy coś. Partycja GPU wykorzystuje układy NVIDIA GH200, tak zwany Grace Hopper Superchip. Co ciekawe, jest to taka hybryda CPU z zestawem instrukcji ARM, który ma 72 rdzenie oraz układu GPU, który ma, uwaga, 96 GB pamięci HBM3. Żeby było ciekawiej, to układy mogą się ze sobą komunikować w obrębie jednego węzła przez NVLink, więc o ile ta technologia zniknęła z kart konsumenckich, to w środowisku profesjonalnym nadal jest wykorzystywana. Co interesujące, jeden taki blade działa w ten sposób, że może także współdzielić pamięć LPDDR5 procesora ARM z pamięcią GPU, wtedy gdy zestaw danych nie może się zmieścić w tych 96 GB pamięci HBM3. Wiadomo, wtedy są zauważalne straty wydajności, ale czasami i tak daje to większą korzyść niż rozbijanie tego na mniejsze zbiory danych. Tutaj mamy jeden node. Jak widzicie, tutaj znajdują się po 4 układy GH200 od NVIDIA. Tutaj mamy pod tą sekcją karty sieciowe i mamy tutaj kolejny node. W razie konserwacji jest to naprawdę bardzo dużo roboty z tym układem chłodzenia. Są termopady o różnych grubościach i jest z tym naprawdę sporo zabawy. Teraz przeszliśmy na tył szafy i tutaj mamy prawdziwy raj dla sieciowców, bo mamy tutaj switche, tak zwane slingshotowe, co to jest, to opowiem za chwilę, które mają, słuchajcie, 200 giga. 200 giga. Ja się cieszyłem w studio, że ostatnio zrobiliśmy się 10 giga, a tu mamy 200. Ciekawostką jest to, że te czarne kable, które są w oplocie, są to kable miedziane, którymi łączy się komputery wewnątrz tej szafy, dlatego że mają one niższe opóźnienia. Te błękitne, które tutaj się znajdują, to są kable optyczne. One mają troszeczkę wyższe opóźnienia i one rozchodzą się szerzej i łączą szafy między sobą. Oraz warto wspomnieć, że te switche są także chłodzone cieczą. Jak widzicie, mamy tutaj też węże czerwone i niebieskie, które zajmują się doprowadzaniem i odprowadzaniem kulantu. Przepraszam, że ja może jestem taki aż nadmiernie entuzjastyczny, ale ja po prostu się czuję, jakbym był jako dziecko w fabryce cukierków. To są moje cukierki, ok? No właśnie, co to jest ten cały slingshot? Bardziej technicznym osobom podpowiem, że to technologia, która ma funkcjonalność podobną do InfiniBandu od NVIDIA. Różnica przede wszystkim polega na tym, że slingshot jest otwartym standardem i do działania wykorzystuje zmodyfikowany protokół Ethernetu. Helios pracuje akurat w topologii Dragonfly i na tym diagramie możecie też zobaczyć dwa kolory. Odpowiadają one typom kabli DAC, które są zastosowane. I o ile w takim środowisku home labowym ciężko będzie dostrzec różnicę między kablem miedzianym a optycznym, to w przypadku superkomputera ma to niemałe znaczenie. Jak widzicie, tutaj mamy te błękitne kable optyczne, które łączą tą jednostkę obliczeniową z jednostką przechowywania danych. Więc widzieliście sekcję obliczeniową, która była chłodzona cieczą, a teraz przejdziemy sobie do sekcji składowania danych i sekcji konsumenckiej, która jest chłodzona powietrzem. Więc wchodzimy tam do środka, wieje, jest głośno, jest super. O, i to jest dobra temperatura. Jak byłbym serwerem, to byłbym bardzo, bardzo zadowolony. Żeby nie było, że ściemniam, mamy tutaj karteczkę dla skali. No właśnie, to porozmawiajmy w takim razie o tej sekcji magazynowania danych. Jest ona również podzielona na kilka partycji. Tak zwany scratch to sekcja, która ma pojemność 1,5 petabajta, ale pracuje w całości na pamięci flash NVMe i oferuje ogromne IOPSy. To jest przestrzeń, w której dane mogą być przetrzymywane maksymalnie 30 dni przez użytkowników. Partycja Project ma, uwaga, 16 petabajtów. Ona z kolei pracuje na dyskach mechanicznych i pozwala na dłuższe przechowywanie danych. Jest także najmniejsza partycja dla testów, która ma z
skromne 100 TB i służy Cyfronetowi do testowania nowych aktualizacji i bibliotek. Dodam jeszcze, że cały ten magazyn danych działa pod kontrolą systemu plików Luster, który jest bardzo często wykorzystywany przy superkomputerach. W przypadku Heliosa pod spodem siedzi sobie EXT4, a Luster pełni po prostu dodatkową warstwę. A skoro zahaczyliśmy o software, to Helios śmiga akurat na Red Hacie i ma oficjalne wsparcie dla tej platformy Cray. Cały komputer jednak ma swoją specyfikę i sporo czasu trzeba poświęcić m.in. na optymalizację bibliotek, z których korzystają potem naukowcy. Ale o tym, jak uruchamia się zadania na tym superkomputerze, to porozmawiamy sobie za moment. W razie, nie daj Boże, pożaru, jest tutaj przygotowany system gaszenia gazowego. Tutaj możecie zobaczyć jedną z dysz. Polega to na tym, że wtłaczany jest gaz, który obniża zawartość tlenu. Ogień wtedy gaśnie, jest to nieszkodliwe dla sprzętu, a jakby się ktoś zastanawiał, gdzie jest m.in. doprowadzony prąd, to jest doprowadzony tutaj. Zobaczcie, jakie fajne kabelki tutaj idą do jednej takiej szafy, a takie tam, wiecie, casualowe 125 amperów. Teraz dla perspektywy przejdziemy sobie jeszcze do kolejnego pomieszczenia, w którym znajduje się superkomputer Prometeusz. I on w 2015 miał 38 miejsce na świecie i dzięki temu myślę, że będzie fajnie wam pokazać skalę. Powoli ten superkomputer kończy swoją eksploatację, ale będziemy mieli jakiś punkt odniesienia, więc dwa superkomputery w jednym filmie. Tak oto bije serduszko Prometeusz. Jak widzicie, tutaj jest zdecydowanie więcej urządzeń w jednej szafie, natomiast szafy są też troszeczkę mniejsze, ale jest to sprzęt już starszej generacji, przez co jest mniej energooszczędny, mniej wydajny, dlatego powoli przechodzi już na emeryturę, a Helios przejmuje jego zadanie. I żeby pokazać wam też skalę, jak sami widzicie, Prometeusz jest o wiele większą maszyną, która pobiera, co ciekawe, bardzo podobną ilość mocy, a uwaga, jest 15 razy wolniejsza od Heliosa. Więc zobaczcie, o ile więcej mocy ma Helios, w o ile mniejszym opakowaniu. Prometeusz akurat był oparty głównie o procesory Intela. Tak mniej więcej wygląda jeden node. Tutaj jest taki specjalny element, który pozwala jeszcze odprowadzać ciepło z dimów. Tak to wygląda po zdjęciu tych osłon. Jak widzicie, tutaj mamy bezpośrednio blok procesora z ciepłowodami. Mamy tutaj pamięci i dostałem tutaj pozwolenie, że mogę podnieść tutaj te oto... Oj, tu muszę dwie ręce. Tu możemy zobaczyć, że tu akurat jest jakiś Xeon E5-2680V3. Taki Xeon, można go sobie z Chin sprowadzić za 45 zł, więc możecie mieć fragment superkomputera w domu. I te całe bloki, które zdjęliśmy z procesorów, jak widzicie, one tutaj mają ciepłowody, które dochodzą, można powiedzieć, do krawędzi serwera. Tu było ciekawie rozwiązane chłodzenie, bo to przychodziło do tak zwanego water walla i było to rozwiązane w ten sposób, żeby nie rozpinać całego systemu cieplnego. Jak widzieliście, w Heliosie mamy już takie fajne szybko złączki, które są dużo bardziej dopracowane niż były te kilka lat temu. Prometeusz jest podobnie rozwiązany w ten sposób, że mamy tutaj jednostkę obliczeniową, a dodatkowo w osobnym miejscu, w tamtej części hali, znajduje się jego sekcja magazynowa. To, co mamy tutaj, to jest sekcja, która ma napędy magnetyczne, napędy LTO9. To są takie specjalne kasetki. Jedna ma pojemność 18 TB bez kompresji, do 45 z kompresją. I można powiedzieć, że w tym bloczku szaf, które tutaj stoją, jest maksymalna pojemność 60 petabajtów. Niestety troszeczkę ciężko nam to pokazać, tam w środku musi być utrzymana bardzo duża czystość, więc nie bardzo możemy to otworzyć, ale również takie coś się tutaj znajduje. Taki superkomputer, czy kilka superkomputerów na jeden budynek, to ogromne wyzwanie logistyczne pod kątem zasilania. Dosłownie obok Cyfronetu jest jeden z głównych punktów zasilania Taurona na Kraków. W budynku jest również sekcja, której nie udało nam się odwiedzić podczas wycieczki, a jest równie istotna. To cały system UPS, który jest w stanie superkomputery podtrzymać. Dodatkowo mamy awaryjne źródło zasilania. Pokażemy wam agregat prądotwórczy, który jest jako redundantne awaryjne źródło zasilania. Podobno fajnie wygląda. No i tutaj za mną jest taki ogromny silnik diesla, który ma 16 cylindrów w układzie V16. Jest w stanie wygenerować moc 2,5 MV. I
Dodatkowo z takich ciekawostek, zobaczcie sobie tam, mamy takie ogromne rury, które z niego wychodzą. A żeby było jeszcze śmieszniej, to tutaj to wielkie coś, to jest tłumik. I później z tego tłumika idą te opary oczywiście na dach, na który przejdziemy sobie zaraz. Jeżeli chodzi o system chłodzenia, to również jest chłodzony cieczą ten silnik. Dwuobiegowo tutaj mamy wymiennik ciepła. Tutaj nawet mamy taki malutki, kompaktowy rezerwuarek, jak widać. Oczywiście cyklicznie tutaj są sprawdzane testy, czy faktycznie silnik działa, czy jest w stanie podtrzymać tyle, ile trzeba. Z ciekawostek jest tutaj, no powiedzmy, dwa zbiorniki paliwa i z tego, co się dowiedziałem, to ten silnik godzina pracy, no to od 100 do 200 litrów na godzinę pali ropy. Także niezły wygar. No i oczywiście cały ten silnik napędza prądnicę, która znajduje się tutaj i z tego wychodzi, jak widzicie, mnóstwo takich grubych kabli. I tak mówię, kabli z premedytacją, bo jak widzicie, wchodzą do ziemi. Więc to są kable, nie przewody. Wyszliśmy na dach i pokażę wam, jak wygląda chłodzenie Heliosa. Chodźcie, chodźcie. Teraz znajduję się przy jednym z dwóch dry coolerów, które są podłączone do Heliosa. Co dość zabawne, to zasada działania takiego chłodzenia jest podobna do takiego zestawu chłodzącego wodnego all-in-one, które mamy w standardowych komputerach. No tylko jak widać, tak skala z 500 razy większa. Generalnie polega to na tym, że mamy tutaj chłodnicę, na górze mamy wentylatory i mamy konfigurację, że przez te chłodnice powietrze jest wciągane i wyrzucane do góry, żeby jeszcze dodatkowo tutaj efektem konwekcji się spojrzeć. Dzisiaj mamy mniej więcej 29 stopni, czyli nie jest jakoś szczególnie chłodno i działa jedna połówka tego dry coolera. Natomiast gdyby faktycznie komputer generował więcej ciepła, na dworze byłby większy upał, automatycznie dołącza się wtedy ten kolejny segment, albo można odpalić dwa równolegle, żeby nieco rozbić tutaj ciepło. Ciekawostką jest także to, że mamy tutaj takie lance. Z tych lanc wydobywa się właśnie ciecz, która dodatkowo wspomaga efekt chłodzenia. Jeszcze taką ciekawostkę, którą się dowiedziałem, w zimie, gdy na dworze jest po prostu chłodno, to wentylatory najczęściej w ogóle się nie włączają. Sam tutaj efekt tego, że kulant zostaje przepchany przez chłodnicę i na dworze jest tak chłodno, wystarcza, żeby odprowadzić ciepło. Kulant, jaki jest zastosowany, to jest glikol, oczywiście ze środkami biobójczymi i grzybobójczymi, ale zadałem pytanie, ile jest faktycznie tego kulantu. Na jeden taki dry cooler przypada około 1100 litrów kulantu, czyli ponad metr sześcienny. Z racji tego, że mamy tutaj dwa takie dry coolery, jak łatwo policzyć, jest to ponad 2 metry sześcienne, ale mamy także rury, które rozprowadzają ten kulant i sumarycznie w całym układzie z tych dwóch dry coolerów łącznie z rurami jest blisko 5 metrów sześciennych tego kulantu. Także dość duży układ chłodzenia, nie? Część z was mogłaby powiedzieć, że kurczę, no tyle ciepła się marnuje, to tak może fajnie by było do czegoś wykorzystać. I to jest bardzo słuszna uwaga. I Cyfronet w swojej drugiej lokalizacji ma już zaprojektowany taki system, który służy do ogrzewania ich budynków. Tutaj również jest przygotowane przyłącze i będzie też ta moc, ta energia cieplna wykorzystywana. No ale dobra, mówimy o chłodnicach, mówimy co z tym ciepłem, ale jeszcze przecież ta ciecz musi przez to przelecieć. Gdzie jest pompa? W tym pompa. Fajna pompka, taka mała, kompaktowa, nie? Można by w niej zamieszkać nawet, tu Kamil słusznie mówi, no. No i równie ciekawe pytanie. Jak w ogóle na takim superkomputerze się pracuje? Jak wygląda interfejs? Otóż no, nie wygląda, bo jest to po prostu SSH, terminal i uruchomienie odpowiedniego skryptu. Z racji jednak, że pracujemy na klastrze, to nie jest tak, że naraz możemy w Hatobie zobaczyć 5000 rdzeni, tylko rdzenie danego węzła, z którym się obecnie połączymy. Trzeba też zrozumieć, że na takim superkomputerze nie pracuje tylko jedna osoba, tylko kilkadziesiąt zadań jest liczone w jednym momencie. To nie działa w ten sposób, że może przyjść sobie jakiś naukowiec i powiedzieć, że on teraz potrzebuje cały superkomputer dla siebie. Zaimplementowany jest specjalny system kolejki wykonywania zadań i w zależności od priorytetu, skomplikowania czy obciążenia są one automatycznie uruchamiane. Przykładowo zadanie nie może też działać dłużej niż 3 dni i jeżeli potrzebuje więcej czasu, to musi być odpowiednio podzielone na etapy. I zapotrzebowanie na moc obliczeniową Heliosa jest naprawdę spore, bo z tego co się dowiedziałem, praktycznie przez większość czasu mają oni zadania w kolejce do wykonania. Więc niemal 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ten superkomputer jest wykorzystywany niemalże w 100%.
100%. I to nie jest tak, że ten komputer sobie tam stoi i idluje, on cały czas pracuje, pewnie i nawet w tym momencie, gdy wy oglądacie ten film. No i pewnie ktoś zapyta, czy taki super komputer odpali Crysisa albo innego Wiedźmina? No i myślę, że śmiało można odpowiedzieć, że tak, bo na dobrą sprawę działa on normalnie pod kontrolą Linuxa. Jak wiemy, gry na Linuxie da się teraz uruchamiać. Nie wiem, czy precyzyjne pytanie byłoby w ilu klatkach na sekundę. Bardziej myślę, że trafne byłoby zapytanie, w ilu instancjach naraz moglibyśmy odpalić takiego Crysisa czy Wiedźmina, ale tak. Czysto hipotetycznie byłoby to możliwe. Ja naprawdę się cieszę, że miałem ten niesamowity przywilej, że mogłem wam pokazać, jak te niesamowite maszyny wyglądają i opowiedzieć mniej więcej o tym, jak działają. Naprawdę chciałem bardzo podziękować AMD i Cyfronetowi za to, że umożliwili nam wejście tutaj do tego miejsca i pokazanie wam tych sprzętów, a także, że chcieli się podzielić wiedzą i opowiedzieć trochę o tym wszystkim. Także ja jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że wam się taki materiał podobał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.